Wróćmy teraz do drugiej zasady dynamiki, no ale zanim wrócimy, to tu oczywiście jest do wykonania poprawka, dlatego że teraz jak już wiemy, co to jest ruch jednostajny i po tym wszystkim, o czym żeśmy rozmawiali w czasie poprzedniego filmu, to warto jest wprowadzić pewną małą zmianę, mianowicie to tutaj pomiędzy ruch i nie wymaga przyczyny, warto jest wpisać, że to jest, chodzi o ruch jednostajny. O, ruch jednostajny oczywiście nie wymaga przyczyny, prawda? Teraz musimy to jeszcze tu odsunąć. O, właśnie. No dobrze, no więc powiedzmy sobie tak, no skoro ruch jednostajny nie wymaga przyczyny, to może zmiana ruchu jest czymś, co wymaga przyczyny. No to jest zupełnie naturalne, jakby takie spostrzeżenie, prawda? Ruch jednostajny nie wymaga przyczyny, ruch ze stałą prędkością nie wymaga przyczyny, no może zmiana ruchu wymaga przyczyny. I pamiętajmy się, że taka najbardziej, najprostsza interpretacja drugiej zasady, o której żeśmy rozmawiali, no to była taka, że powiedzieliśmy sobie, że zmiana ruchu musi być wywołana jakąś przyczyną. Ale zmianie ruchu przeciwstawia się bezwładność. Bezwładność. W związku z tym Newton zidentyfikował przyczynę jako siłę. No możemy to poprawić tutaj troszeczkę. Zaraz. Tak. Przyczynę zmiany ruchu nazwał siłą. Siła. A samą zamiarem bezwładności wziął masę. Masa. No i to oczywiście można już teraz zapisać bardzo porządnie wzorem. Jeszcze to sobie tutaj przesuniemy. Jako siłę oznaczamy na ogół przez F, a masę przez M. Ja tutaj unikam na razie oznaczeń wektorowych. Siła jest wektorem. Więc na samym końcu jakby zapiszemy te wzory w notacji wektorowej. Chcę też dodać, że ci 17-wieczni i 18-wieczni fizycy, oni marzyli o tym, żeby zrozumieć Boży plan stworzenia świata tak naprawdę, którego wyrazem było to, co widzieli wokół. No i marzyli na przykład o tym, żeby zrozumieć, dlaczego planety krążą wokół Układu Słonecznego. No i to właśnie Newton, były bardzo dobre obserwacje, były prawa Keplera, Johannes Kepler wysnuł 3 prawa Keplera na temat ruchu planet z tych obserwacji. No a Sir Isaac Newton stworzył cały matematyczny mechanizm, który pozwolił wywnioskować z tych praw Keplera prawo powszechnego ciążenia. No, ale po drodze fundamentem tego rozumowania były jego 3 zasady dynamiki, no i o drugiej zasadzie właśnie mówimy. No więc to, co się działo dalej na lekcji, to pamiętacie, strzelaliśmy z rurki. No i to nie ja wymyśliłem to doświadczenie, znalazłem je w internecie i znajdziecie między pierwszym a drugim filmem z dzisiejszej lekcji link do filmu, który można sobie obejrzeć. W amerykańskim gimnazjum nauczyciel fizyki z uczniami
wykonuję to doświadczenie po prostu. No ale idea była taka, żeśmy strzelali z rurek. Ach, zostawiłem wszystkie rurki w pracy, tak? W szkole. Strzelaliśmy z rurek i znaczy ja dmuchałem z rurek. Notabene nie wzięliście tych rurek, no ale to na następnej lekcji weźmiecie, jeśli ktoś będzie chciał powtórzyć takie zadanie w domu. I patrzyliśmy, jak daleko lecą te pociski. Pociskami były kołki drewniane, takie do mocowania dwóch desek czy listew do siebie. No i jak rurka była długa, im krótsza była rurka, tym bliżej leciały te kołki. No i ktoś bardzo szybko doszedł do wniosku, że te kołki lecą bliżej, dlatego że mają mniejszą szybkość przy wylocie z tej rurki, a mają mniejszą szybkość przy wylocie z rurki, ponieważ siła, która je wypycha, nadaje im tą prędkość, ta siła działa krócej, ponieważ krócej znajdują się w rurce. Tak? Siła bierze się z powietrza, które ja sprężam w rurce, rurka jest zatkana kołkiem, dmucham do środka rurki, powietrze się spręża, ciśnienie, jeszcze nie mówiliśmy o tym, co to jest ciśnienie, ale intuicyjnie każdy to chyba rozumie, ciśnienie powoduje, że popycha ten kołek, no i oczywiście im krótsza jest ta rurka, tym krócej ten kołek jest pod działaniem tej siły. No i cóż, no to jest w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby spróbować wyprowadzić sobie jakąś formę tego równania, bo na razie to nie wiemy jeszcze, co to jest zmiana ruchu. No ale powiedzieliśmy sobie, to może to polega na tym, że poczekajcie, tylko muszę tą literkę delta tutaj sobie jakoś naszkicować. No dobrze, delta, czyli różnica, zmiana, tak? No to może jest tak, że zmiana prędkości, no bo pamiętacie, co żeśmy mówili do tej pory, prędkość to jest tempo zmian położenia w czasie, więc szukamy jakiegoś analogicznego równania, które pasowałoby do tego, co tu jest napisane. Zaraz muszę to zlikwidować, tak? Że zmiana ruchu to jest stosunek siły do masy, tylko no jeszcze nie bardzo wiemy, co to jest ta zmiana ruchu. Tu muszę zmienić kolor, bo teraz to ma taką własność, jak się to w tym kolorze zrobi taką wiednię, to ten kolor się zmienia. Dobrze. Wracamy z powrotem na czerwony. Dobra. No więc im dłuższa była rurka, tym szybciej wylatywały z tej rurki nasze pociski. No to może to jest tak, że przyjmijmy to, że zmiana ruchu to jest, ma coś wspólnego ze zmianą prędkości. Tu napiszemy tak, jak uczy Newton. I pamiętacie, że to się wzięło jakby z obserwacji, tak, że siła to z definicji jest po prostu przyczyna zmiany ruchu, natomiast bezwładność, ta masa w mianowniku bierze się z faktu, z pojęcia bezwładności, z tego, że ciała mają taką własność, że nie chcą zmienić swojego ruchu i im większą mają masę, tym więcej tej własności mają. Tak? Bardzo trudno jest zatrzymać masywny wóz na przykład, prawda? Czy samochód, czy wagon. Tak? Piłeczkę lekką zatrzymać jest bardzo łatwo. No i że to nie ma tutaj czasu, tak? A myśmy powiedzieli, że tym szybciej wylatuje ten pocisk z rurki, im dłużej jest w tej rurce. To Lena, która zasłużyła sobie na miano Newtona, zwróciła bardzo sprytnie uwagę, że to przypomina jej start samolotu. Samolot się rozpędza
I żeby się odpowiednio rozpędzić, to musi bardzo, bardzo, bardzo długo rozpędzać się na pasie startowym, tak? Samolot się rozpędza, czujecie, jak działa na was ta siła fotela, która was popycha do przodu, tak? Ta siła powoduje, że macie coraz większą szybkość, ale ona musi działać, żeby osiągnąć odpowiednio dużą szybkość, to musi działać przez pewien czas. No i w związku z tym my tutaj dopiszemy po prostu tą zmianę czasu, tak? Przyrost czasu. No i mamy drugą zasadę dynamiki Newtona. W zasadzie jedna z, można powiedzieć, równoważnych sformułowań. Jedno z równoważnych sformułowań, które mówi, że, ops, przepraszam, które mówi tyle, że jeżeli chcemy osiągnąć zmianę szybkości, to musi działać siła. Wprawdzie ciało oponuje tej zmianie szybkości, w związku z tym stąd pojawia się ta masa w mianowniku, ale siła musi działać przez jakiś czas. Im dłużej działa siła, tym większa jest ta zmiana szybkości. No i to wszystko widzieliśmy oczywiście przy okazji naszego doświadczenia z rurką, która była, z której dmuchaliśmy te pociski i które wylatywały coraz bliżej, jak ta rurka była przycinana i robiła się coraz krótsza i krótsza. Można sobie wyobrazić jeszcze inne nieco sformułowanie. Mianowicie ja spróbuję podzielić obie strony przez delta T. Tak, żeby tutaj zostało nam delta V przez delta T, coś, co jest analogiem tego, czym jest szybkość, prawda? Pamiętacie, szybkość to jest delta, tu druga delta. Tutaj napiszemy kreskę ułamkową. Akurat na czarno nam się narysowała ta kreska ułamkowa. Dobrze. Tu napiszemy delta S przez delta T. Da, to jest V. To jest szybkość. Pamiętacie? Bez strzałki na górze, także rozmawiamy o szybkości. Wektorowy charakter tych wielkości to my sobie będziemy przypominać przez jakiś dłuższy czas. Na razie rozmawiamy o. Przesuniemy tak, żeby było równiej. Ok, bardzo dobrze. Więc żeby tu powstała taka sama wielkość, no to spróbujemy obie strony podzielić przez delta T. No to co wtedy dostaniemy? No tak, po lewej stronie, no po pierwsze dostaniemy, zaraz, moment, to muszę to wziąć. Po lewej stronie dostaniemy oczywiście delta V przez delta T, tak? To co tu było. Jak podzielimy przez delta T, no to po lewej stronie dostaniemy delta V przez delta T. Tylko trzeba jeszcze kreskę ułamkową dopisać. Tak? I to pewnie muszę zmienić kolor na czerwony, żeby to było to z tym samym kolorem ta kreska ułamkowa. Delta V przez delta T. No, a reszta zostanie taka, jaka była, tak? Równa się kreska ułamkowa F przez N. No i to, co widzimy po lewej stronie, to jest tempo zmian szybkości. Tak naprawdę to jest wektorowa wielkość, więc powinienem mówić o tempie zmian prędkości, no ale chcę tych wektorów unikać tak długo, jak to tylko jest możliwe. Po lewej stronie jest tempo zmian szybkości. Podobnie jak tempo zmian drogi ma swoją nazwę, to jest szybkość, tak tempo zmian szybkości też ma swoją nazwę, to jest przyspieszenie. A. Oznacza się najczęściej literką A. I nazywa się to przyspieszeniem. Przyspieszenie. No i mamy tutaj
Mamy tutaj teraz kolejną wersję drugiej zasady dynamiki Newtona. No, pytanie jeszcze, co to jest, co jest analogiem w takim razie ruchu jednostajnego? No, analogiem w tym sensie, że ruch jednostajny to jest ruch ze stałą prędkością. Teraz wyobrażamy sobie, że mamy strzałki tu wszędzie nad tymi wektorami, tak? No, ruch ze stałą prędkością, wiemy co to jest. Jak wygląda wykres ruchu ze stałą prędkością czy ze stałą szybkością, nie ma to dla nas tajemnic. No, jeżeli prędkość się zmienia, czyli to już nie jest ruch ze stałą prędkością, no to kolejną takim prostym przykładem, który warto rozważyć, to będzie pewnie ruch ze stałym przyspieszeniem. No, prędkość już nie będzie stała, to już nie będzie stałe, ale za to zmiana prędkości w czasie będzie stała. Tak jak tutaj tempo zmian drogi w czasie było stałe, tak teraz nie będzie tempo zmian drogi w czasie stałe, ale stałe będzie tempo zmian prędkości w czasie, czy szybkości w czasie. Okay? No to jest ruch ze stałym przyspieszeniem. Tak jak ten nazywa się ruch jednostajny, tak ten będzie się nazywał ruchem jednostajnie przyspieszonym. Gdzieś tutaj na boczku napiszę. Ruch jednostajnie przyspieszony. To jest to samo, co ruch ze stałym przyspieszeniem. No i takim ruchem będziemy się jeszcze zajmować. Na samym końcu rozmawialiśmy o tym, że spadek swobodny jest takim przykładem ruchu ze stałym przyspieszeniem, ale to już jakby wykracza, film się zrobił długi, 17 minut, i tak będziemy to jeszcze sobie powtarzać na następnej lekcji, więc w tym momencie postawię kropkę.